Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis dla studentów, coś z ziemniakami, bo są naprawdę tanie i większość studentów ma ziemniaki w domu. Pokażę Wam, jak przygotować fajny obiad albo fajną kolację. Tak więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od dwóch ziemniaków. Ja tutaj jeszcze mam trochę rozmarynu. Jeżeli wiecie, gdzie rośnie taki rozmaryn, to idźcie i naprawdę narwijcie. Taki rozmaryn może gdzieś rosnąć w parku, to urwijcie i wrzućcie po prostu do wody. To wszystko nada fajny smak tym ziemniakom. I oczywiście jeden ząbek czosnku. Musimy to rozmiażdżyć i wrzucić do tej wody, gdzie będziemy za chwilę gotować ziemniaki. Ten aromat, to wszystko. Troszeczkę soli. I co robimy z ziemniakami? Ja używam stare ziemniaki. Ale jeżeli macie młodsze ziemniaki, też możecie oczywiście. Ja je kroję w takie małe kawałeczki. Później będziemy je podsmażać. Naprawdę, zrobiłem wczoraj ten przepis i tak mi przypadł do gustu, że muszę się z Wami nim podzielić. No i teraz wrzucamy ziemniaki na zimną wodę, bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten czosnek, żeby ten rozmaryn po prostu wszedł nam w te ziemniaki i nadał ten smak. No i teraz je gotujemy, ale gotujemy je do momentu, jak będą takie lekko twarde, bo potem będziemy je podsmażać na patelni. Tak więc teraz czekamy. Okej, moje ziemniaczki są już gotowe. Popatrzcie, jak wbijam widelec, to one są na tyle miękkie, że widelec w nie wchodzi, ale ziemniak się nie rozpada. Takie właśnie one powinny być. I wrzucamy je na nagrzaną patelnię z odrobinką oleju i podsmażamy. I one mają być takie fajne, chrupiące, a za chwilę dodamy resztę naszych składników. Dobrze, popatrzcie, kiedy moje ziemniaczki się tak fajnie podprażyły na tej patelni, one wsiąknęły cały olej. Dodaję ząbek czosnku pokrojony do nich. I jedną cebulkę tak pokrojoną w piórka. Hopla. Mogę do tego dodać jeszcze troszeczkę oleju. Troszkę, nie za dużo. Tylko żeby się cebulka tym wszystkim zaprzyjaźniła. I podsmażam dalej. Niech to wszystko ładnie zwiędnieje. A tutaj przedstawię Wam sosik. Sosik do tego przepisu to jest... ja sobie taki wymyśliłem. Jeżeli chcecie zrobić taki, róbcie. Jeżeli nie macie składników, no to sorry, winę tu. Co tutaj jest? To jest 2 łyżki śmietany, 1 łyżeczka chrzanu, odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. No i 1 łyżka mleka, dlatego on jest taki leisty i jest naprawdę świetny, idealnie pasuje do tych ziemniaczków. No i tutaj mam jeszcze świeży koperek, możecie go użyć albo nie. Ja sobie go kopnę w tym momencie. No i połówkę makreli, bo ta ryba to jest esencja smaku tej sałatki, tego dania. A co możecie dodać do tego dania? Możecie dodać na przykład salami. Salami by pięknie pasowało, komponowało się z tymi ziemniakami. No albo trochę wędzonego boczku. No ja niestety nie mam. Albo jak w ogóle nie macie, to podstawa to są ziemniaki, cebula, makrela. No i oczywiście coś zielonego. Jeszcze dodam do tego troszeczkę szpinaku na samym końcu i moje danie będzie gotowe. Dobrze, wszystko już się fajnie zaprzyjaźniło ze sobą. Teraz dodajemy makrelę z koperkiem. Leciutko to podgrzewamy. Hopla. Niech to wszystko wejdzie, zaprzyjaźni się razem. Popatrzcie, jak pięknie to wygląda. Możecie też dodać pietruszki zamiast szpinaku. Czemu nie? Czemu nie? No i na końcu właśnie tą zieleninkę. No i wykładamy. Okej, wykładamy to na talerz. Hopla. Tak wygląda moje danie mistrzów. Przepięknie wygląda. Idealnie pachnie w całym domu. No i do tego sosik dookoła, gdzie nie, gdzie. Może jeszcze troszeczkę na to całe moje przepyszne danie. I teraz spróbuję i powiem Wam, jak smakuje. Pięknie. Ziemniaczki, popatrzcie z tym, z tym sosem. Są chrupiące. Ten sos jest lekko pikantny przez ten chrzan. No i oczywiście cebulka, makrela. Cebulka też jest lekko chrupiąca. To jest to. To jest coś, co mógłbym jeść codziennie na kolację. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i po więcej przepisów na coś takiego.
Zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia.